Auto Kifiego. Tu widzę jakieś foto fajna. Dobra, dobra, czekaj. O, jest! Ole fura, kurde. Zaraz wam gacie wybuchną, jak ją zobaczycie. Ścigałem się o 100 zł. Dobra, zobaczmy ten film. W ogóle tak dziwnie, on jest na moim streamie. W dzisiejszym odcinku... Dobra, jest na moim streamie, a ja robię film o... dziwne. Porsche 918, bo jest to strasznie ładnie. Zrobimy jeszcze, spokojnie, wszystko zrobimy. Dobra, przewiniemy. Mam nadzieję, że pokażesz. Aha, będziesz grał. To jest fura Kaifiego. To jest filmik z Project Cars. Ja ci dam filmik. Wyrażaj się normalnie o filmach swoich. Więc tak, ja myślałem, że masz czarną maskę na tym Mitsubishi. A to po prostu tak cień pada. Okej, to jest, no myślę, że standardowy zderzak. Na pewno spoiler będziemy musieli zmienić na standardowy. I felgi chyba mamy bardzo podobne, ale te, co mam już założone w tej dziesiątce mojej, chyba są jakieś takie wypuchłe albo wklęsłe. Zaraz zobaczymy. Na pewno coś takiego jest. Co tam miałeś? Dobra. Akurat robimy zlot Mitsubishi i pojawi się właściciel Mitsubishi. Okej. Okay. Tak, to są standardowe, tylko ty masz chyba białe. Okej. Okay. Standardowe i chyba masz mniejszy cal od tego. Czekaj, pasek schowam. Wydaje mi się, że to są te. Ciężko powiedzieć. Ale dajmy te większe. O jeden poziom, bo fajniej wygląda, nie? Dobra. Więc to mamy. Musimy zmienić kolor. Felgi pomalować na biało. Zmienić spoiler. Spoiler jest standardowy. Na pewno mamy też inny zderzak. Zderzak chyba też jest standardowy. Chociaż tutaj jest zderzak z dokładką, więc to jest to samo co standardowy, tylko właśnie z dokładką. Ej, powiedz mi, czy u ciebie w twoim samochodzie też wystaje tak miska olejowa? Zobacz. Czy to jest miska olejowa? To jest silnik. To wygląda jak blok silnika jakby wystawał, nie? To u ciebie też tak wystaje? Nie wiem, kurde. Jeszcze zerknę dokładnie na tylny zderzak, ale raczej to jest to. Zmienimy zaraz malowanko. Chociaż nie, tylny zderzak. Nie, no to jest to. To jest to na pewno. Dobra, więc to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Co byśmy tu mogli jeszcze podkoksić? On ma troszeczkę... niskie statystyki, a tego silnika nie możemy już dodatkowo jakoś tam mocniej uturbić. No zostawimy standardowy silnik, bo podoba mi się jego brzmienie, tak? Tu już mamy wszystko ulepszone, co można było w nim ulepszyć, więc najlepiej by było chyba zrobić to Mitsubishi do klasy A, tak myślę. Odciążone, wszystko porobione jest. No dobra. To teraz tylko malowanie nam zostało. Jak pierwsze zobaczyłem zdjęcie, to myślałem, że on ma maskę czarną. Ale maska czarna wypasowała, nie? On ma jeszcze chlapacze z tyłu, no co ty? A rzeczywiście, faktycznie. Ale piękny jest samochód, kurde, napatrzeć się nie mogę, naprawdę. My sobie zrobimy wersję bez chlapaczy. Tutaj chyba są te chlapacze, ale zobaczcie. Jak zainstalujemy inny próg, nie? A, i się z przodu instalują od razu, to już nam się taka całkiem rajdówka robi z tego. To trzy razy nie. Zostawię taki. Dobrze, to mamy malowanie teraz. Tak, użyjemy standardowego koloru, to jest prawdopodobnie srebrny. Srebrny, dobra. Dajmy srebrny, maskę, lusterka muszę zerknąć, ale chyba w kolorze karoserii. Tak. Kolorze karoserii, więc tylko felgi musimy tutaj pomalować na biało. Tak myślę, że to jest biały kolor. Nie? No, takie. Nawet jaśniejsze od koloru karoserii, a tutaj nie mamy takiego bielszego koloru, chyba że wybralibyśmy jakiś mat. I dać na biało. Może te będą jaśniejsze. No, te się wydają jaśniejsze. Także jest chyba ok. Dobra. Wybieramy. No i tutaj bajerka, jeszcze zrobimy sobie przyciemnione szyby. Spoiler jest chyba w kolorze karoserii, ale sprawdźmy.
Wszystko trzeba dokładnie. Tak, w kolorze karoserii. Ty masz jeszcze tam jakiś chyba znaczek. Albo mi się wydaje. Coś tam jest na tym spoilerze chyba. Zobaczymy więcej zdjęć. Kurde, ja bym miał taki samochód, to bym codziennie mu zdjęcia robił, wrzucał na Insta. Z tyłu też mam taką tylko Kifi. Dobra, zrobimy taką. Chyba nie będziesz zły, jak zrobimy coś na kształt tego. Tu możemy jeszcze dać znaczki Horizon. Dobra. Daj chlapacze? Nie, nie damy. Brzydko to wygląda, dajcie spokój. Dobra, porobiony. On jest już zglebiony do maksa. Bardziej się chyba nie da. Patrzcie tutaj. Zbiórka dosłownie, rajdówek. Ała! Spokojnie tam. Ma chlapacze z przodu. Z tyłu ma. Z przodu nie ma chyba. Inny zderzak? Ale ja wziąłem ten standardowy. Chyba jest standardowy. Tu nie ma chyba bardziej podobnego. No i teraz to tak. Czyli mamy standardowe felgi. Wszystko właściwie jest w standardzie. Bardzo podobają mi się na dachu te... Już nie pamiętam nazwy tego. Turbo coś tam. Rozdzielacze powietrza. Możemy sobie prawie że na luzie jechać. No jadę na biegu, ale... Grając na padzie, no mogę chyba wrzucić. Neutralny? Nie, nie mogę. Musiałbym mieć manualną ze sprzęgłem, żeby wrzucić. Rekinki to są. Zęby. Turbolizatory. A. Turbobolce. Co wy za głupoty piszecie? O, złapałem te obroty. Kurde, ale fajnie zrobili dźwięk tych samochodów. Nie wiem, czy to jest realistyczny dźwięk, czy jest tak w rzeczywistości, tak brzmi. Ale jest super. Z tyłu chlapacze. I inny, tylny zderzak. Ale jest git. Super wiedzieć. Widzieć takie coś u ciebie, bez chlapaczy nawet lepiej. No. Taka wersja bardziej uliczna. Inny zderzak masz. Ciekawe właśnie, czy coś tutaj takiego jest. Musiałbyś być na streamie, żeby to ocenić, nie? Są tutaj inne zderzaki. Kifi, jakbyś chciał grać w Forza Horizon... Ten typek tak ma ciężko skręca. No, jak dopierniczysz gaz do końca, to... Zrywa na wszystkie buty. No, ale jakbyś chciał grać w Forza Horizon 4, to musisz się przygotować, że to nie jest coś jak Project Cars. Oczywiście to jest gra arcade'owa, ale są tu elementy symulacji i też można się fajnie bawić. A ponoć w tej części Forzy bardzo fajna jest obsługa kierownic w stosunku na przykład do poprzednich części, więc też myślę, że będziesz się dobrze bawił. No gra jest dość droga, ale myślę, że można się fajnie pobawić tutaj. Dobra. Jakoś się wspinam. No i wypadłem. Dobra, to jest w sumie trochę rajdówka. No, podsterowny jest bardzo. Trzeba uważać na to. Dużo wytracać prędkości przy wchodzeniu w zakręty i oczywiście puszczać gaz. Znaczy musiałbym tam dyferencjał inaczej ustawić, może ten przód dać na 30, a nie na 50 jak mam teraz. Bo jest ciężko. No ale tak mają te czteronapędowce w tej grze w większości. No może nie Lamborghini. One to mają w ogóle fajne prowadzenie. O Jezu, strasznie jest, naprawdę. Ale też za szybko biorę te zakręty, to jest fakt.
No jedź ty, Poroszawo. Musiała się schłodzić powietrzem. Strasznie. No ale przyspieszenie na prostej kozackie jest. Tutaj powypadały te boty w ogóle z trasy, co jest? Ech. Dobra, weźmiemy jeszcze na żyletki. Ha-ha! Wyprzedziłem na koniec tego dziada. I cyk, Galardo. Galardo połknięte, nie? Tak, tutaj mówiłem o tym, że można by było jeszcze dyferencjał troszeczkę poprawić. Na przykład zjechać tu do 30. Thanks and have fun. To może nam coś da. Idzie jakiś Polonez albo Fiat w tej Forcie Horizon. No tutaj nie ma takich samochodów. Nie wszystkie marki tutaj są, ale aut jest ogólnie bardzo dużo. Chyba ponad 450, nie? Niektóre są bardzo unikalne i trudne do zdobycia, także cały czas jest ciekawie. Tutaj nie podoba mi się w tym samochodzie to, znaczy nie w samochodzie jako samochodzie, tylko w grze, że jest tak wysoko ustawiona kamera w środku. Nie widać dokładnie tego środka. To jest trochę słabe moim zdaniem. Ładna ta gra, bardzo kupuje. Muszę teraz do Microsoftu wysłać fragment tego streama i powiedzieć, żeby mi wysłali nowego Xboxa, jak wyjdzie. Także, widzicie, no, skusiłem tutaj dużego youtubera do tego, żeby kupił sobie Fordzę. A z tego co patrzyłem, to on bardziej w symulatory ciśnie niż w arcade'ówki, nie? A myśmy się tu wychowali na tym kanale na arcade'ówkach, na Need for Speedach i tak dalej.